Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry RL Craft. No dobrze, zobaczmy sobie, co tutaj dzisiaj mamy robić. Przede wszystkim wydaje mi się, że tak, część rzeczy mamy już sobie chyba wykraftowane, więc ja się zastanawiałem, że brakuje nam troszeczkę surowców tak naprawdę. Brakuje nam surowców, w związku z czym... O, tu są jeszcze te stwory całe. No i brakuje nam troszeczkę poziomu, żeby na przykład móc zacząć używać łuku. Więc może dobrym pomysłem w tym momencie jest no, wyprawa po zasoby, szczególnie po węgiel. Ale żeby nie łazić gdzieś po takim terenie, można by własną kopalnię zrobić. No, z naszego domku, czy z naszej piwnicy można tak... I tylko pytanie, w którą stronę? Tam jest morze. Tam chyba też jest morze. Nie, tu i tu jest morze. I to chyba też jest nad morzem, ale moglibyśmy w tą stronę spróbować. To będziemy mieć bliżej ewentualnie w kierunku tego. W kierunku tej wieży całej. Cokolwiek by to miało być. Kiedyś będzie można tam wyprawę zrobić, ale ja wiem. No właściwie jakby tam było może, ale i tak zanim się tam dokopiemy, to mnóstwo różnych rzeczy ciekawych pewnie odkryjemy po drodze, więc nie ma co się stresować. Tylko teraz pytanie, gdzie zacząć kopać? No i musielibyśmy sobie troszkę drzwi przygotować, takich różnych rzeczy. Gdzie są... Nasze tu. I chyba coś jeszcze miałem robić ostatnio, bo po coś ten flint potrzebowałem. Tylko już nie pamiętam po co. bo sobie to chyba wczoraj czy przedwczoraj nagrywałem z mojego punktu widzenia. Więc nie pamiętam zupełnie, co to miało być. O, 6. Może jeszcze tak tyle drzwi, to nam powinno wystarczyć. Do czegoś to było nam potrzebne, zdaje się. Do tego nie. Tak patrzę, defense 8, to nie jesteśmy i tak w stanie. W gathering, w defense musimy iść, żeby zbroję móc lepsze używać. O, można coś sobie łowić. Iron Hammer. No, to też mogłoby być, bo moglibyśmy sobie wodę przynieść. Ale myślę, że to nie jest jakoś takie bardzo krytyczne. Więc tak, Iron Stone Pickaxe by było potrzebne, żeby sobie wziąć. Bo tego raczej będziemy potrzebować dużo. Chyba, żeby ten cały paksel. A jak się robi ten paksel? Bo to jest jakby wooden paksel, ale do tego jeszcze trzeba parę innych rzeczy. Bo to jest jakby jeden element. Ja nie do końca pamiętam, jak to się robi. Takie coś można zrobić z czegoś takiego i to w zasadzie możemy bez problemu zrobić. Tylko później chyba trzeba jeszcze, bo to jest jakby jeden element. Equipment Forge trzeba móc zrobić. I do tego jeszcze trzeba dwa różne elementy składowe zrobić. Ten Equipment Forge, Lesser Equipment Forge, co wymaga? Crafting Table i Wooden Axe. To jest niegłupie, to moglibyśmy nawet zrobić bez problemu. Crafting Table pewnie będzie to wymagał i... Co to było? I Wooden Axe. Mamy takową. A, crafting table najpierw. O,
i to wymaga building 6. Okej, okay, dobra, to na razie sobie możemy z tym zapomnieć. O tym znaczy się. Więc na razie po prostu zostawiamy to i czekamy, aż będziemy mogli takie rzeczy robić. Dobra, building, no musimy sporo poinwestować. Teraz jest pytanie, nie wiem, czy bym chciał tutaj robić dziurę. Czy nie warto byłoby Dark Nymph, ale to chyba też nam robi ten Dark Nymph. Regenerację, tak, nieważne. Tutaj jakby to rozwalić, bo nie potrzebujemy tego i tutaj można by zrobić zejście do kopalni sobie. Może to jest niegłupi pomysł. I tak nie będziemy tu przesiadywać. Wiem, że to ładne i w ogóle, ale... Tu od razu mamy dziurę, którą możemy zacząć. W sumie to by mogły być nawet przydatne te... Mogłyby nam być nawet przydatne... no, skup się, Jaromirze. O rany, a co tu taka dziura jest? Teraz to już mnie rozproszyło tak, że już w ogóle nie pamiętam. A nie, to pewnie ja tu zrobiłem dziurę. No dobrze. Można by schody mieć, ale schodami to ja bym tu się nie chciał poruszać. Znaczy drabiną, przepraszam. Schodami to jeszcze owszem, ale nie drabiną. Dobra, na razie siedzę sobie tu w dziurze. Co nie jest do końca tym, co bym chciał. Jak to zrobić, żeby mieć wejście z domku? Przede wszystkim to można by tutaj to zabudować. Jakby takie mieć, bo to też zabezpiecza troszeczkę przed tymi mobami. Mogę się pożyczyć z ogródka od kogoś innego? Chyba nie bardzo. Co ja tutaj mam? Tego cobblestone'a to mamy mało. Ale można by powoli zacząć pewne rzeczy budować. Woodstairs to się mogą nam przydać. A wiem, co potrzebujemy jeszcze. Zanim się wybierzemy po takie rzeczy, to powinniśmy zrobić sobie zapałki. Tylko do tego celu musimy się wybrać po te brzozy całe. Unikając kurdupli. Gdzie te brzozy były? Chyba tam po drugiej stronie. Tu jest brzoza. Tylko jedna? No to wygląda. Tam jest jeszcze jedna. Za dużo to tego tu nie ma. Noże. Jak już tu jesteśmy, to troszkę drewna możemy też zebrać. Zwykłego. No, dawaj mi to.
Tu piękną dziurę żeśmy wykopali, ale na razie wracamy tutaj. Znaczy mógłbym te pochodnie brać, ale tych mi jest szkoda, szczerze mówiąc, bo one są dość takie trudniejsze chyba do zrobienia. Bardzo dobrze. Nie tak. Chciałbym... Gdzież są te deski? Tu są. Papier. Nie. Tak? A, z całego trzeba. Niepotrzebnie to rozrąbywałem na kawałki. No dobrze. Takie potrzebujemy. No dobra, to jak już to przerobiłem, to możemy to przerobić na coś takiego. I teraz sobie te zapałeczki raz, dwa. To tyle powinno nam na razie wystarczyć. Teraz trzeba pochodnie. No właśnie, bo ta pochodnia wymaga glowing paste, pasty jakiejś takiej żółtej, to nie wiadomo skąd trzeba wziąć. Zwykłe możemy sobie wziąć, te pochodnie zrobić, a później zapałkami je rozpalić. Tylko potrzebujemy patyki i węgiel. Potrzebujemy węgiel, węgiel. Nie, węgiel jest tu, bliżej tego. Za dużo węgla też nie mamy, więc za dużo tych pochodni też nie zrobimy. Więc... może weźmy to tak, zróbmy. 24 na razie mi wystarczy. I teraz chyba się tak to robi, żeby mieć zapalone. I to powinno nam na razie wystarczyć. To możemy tu zostawić. A, drewno miało być gdzie indziej. I węgiel też gdzie indziej. Papier może być tu. Zapałki w sumie nie muszę ze sobą nosić. Takie coś, tego nie potrzebuję, to potrzebuję, to potrzebuję. Schody potrzebuję. Jak już są drewniane, to mogę je zużyć. Później się będzie robiło betonowe. A, i tutaj to było. Tu jest ta dziura cała. Tylko ja tu chciałem najpierw jednak zabezpieczyć ten teren. Przynajmniej choć odrobinkę. Jak się robi oak fence? Potrzebujemy wood planks i bardzo dużo patyków. Można by takich zrobić troszeczkę. To. Patyków nie mamy dużo, ale mniejsza z tym. Czyli patyki. Wiele tego nie narobimy, ale trudno. Dwa tylko. No to takie słabo efektywne to. To też nie jest zbyt efektywne. Może tą piłę trzeba by zrobić w końcu. No właśnie. A!
3 patyki, 2 te. No to jest do zrobienia, tylko ile... Aha, gathering 8, żeby używać. Dobra. No to musimy definitywnie się troszeczkę tutaj podciągnąć. Jakieś proste moby do rozwalenia. Nie w tę stronę chciałem. Chciałem bardziej tak. No właśnie. Coś tu się nie czuje zapewnie. Zakładam, że przez to nie przejdą te tak bezpośrednio przynajmniej takie zombiaki i tak dalej. To chodzi o to, żeby nie zaszły nas od tyłu. Może się czy nie trzeba certolić, tylko po prostu wziąć i udać się, że tak powiem, kopać z wnętrza po prostu, a to sobie zabezpieczyć na zasadzie takiej, że tutaj po prostu ścianę dobudować i rozszerzyć nasz domek. Może tak by zrobić. Szczerze mówiąc. Będzie szybciej i prościej. Ła! Zostaw mnie! Trochę spadłem, ale pióra powinny z tego być. Nie widzę piór. A bardzo by mi się pióra przydały na strzały. Nie wiem, gdzie one spadły. W ogóle to drzewo bym stąd wyciął, bo tutaj nic nie widzę przez to. O, tak lepiej. No dobra, nie ma się co tak na razie przejmować, aczkolwiek muszę mieć oczy naokoło głowy, bo to nie tutaj. Może tak, patyki, drewno to będę w innym miejscu trzymał. Będzie trzeba i tak więcej szafek tutaj dorobić. Nie mam za wiele tych cobblestone'ów, więc szczerze mówiąc na razie to i tak będzie... Będzie trzeba robić to nie ze zwykłej ziemi po prostu. Później się to przerobi, jak będziemy mieć więcej tych kamoli. Z tego też za wiele nie zrobimy. Bo tego też za dużo nie mamy. Łopaty nie mamy. Ojej. Drewno. I patyki.
Już się jasno robi, więc podejrzewam, że zaraz pójdziemy gdzieś dalej. Wow, a cóż to było? Tak jak mówię, później będziemy to trochę przerabiać. Ale ponieważ na razie się zrobiło jasno, to tutaj tą dobudówkę sobie zrobimy za chwilę, a na razie możemy się wybrać. Może gdzieś znajdziemy po prostu te węgiel wcześniej. No tu są takie kaniony. To jest jakieś strasznie duże drzewo. Nie mogę tego rozwalić. W ogóle nie widzę, za ciemno tu jest. Tu mam żelazo w ogóle. Dobra, może trochę za dużo. Wow! Nie możemy nawet żelaza wykopać jeszcze. No dobra, nazbierajmy sobie tych kamieni, zrobimy tą przybudówkę. Na razie tego niewiele mamy, bo to z czterech takich się dopiero później jeden klocek robi. Tak przy okazji, to w ogóle powinniśmy... jakieś żarcie sobie też skombinować. Żarcie, żarcie, żarcie. Mamy tu jedno. Tam jeszcze chleb mamy, więc to nie jest tak krytyczne. Ale myślę, że można by coś spróbować tutaj upolować. Skoro jak na złość się wszystko pochowało. Kepel Silex jakiś tam gdzieś jest. To tak niedaleko. Nie wiem, czy te dinozaury się da rozwalić. Wolę nie próbować na razie. O kurczę, co tutaj biega takiego? Jakiś dinozaur w środku jest, a kurczak. Kurczę, on tędy może wyjść. Tam się wolę nie zbliżać. Najwyraźniej to jakieś magiczne stworzenie. Kurczaków też bym nie chciał tak przerzedzać, ale na razie nie mam wyboru. Tu jest w ogóle dużo takich dziur, które są niezbyt fajne, bo można w to wpaść.
Znaczy definitywnie musimy troszkę więcej, a mamy już jakieś punkty. Building to miało być? Agility miałem. Możemy troszkę zainwestować, bo to też było do czegoś tam potrzebne. Chyba do łuku. No i nimfa by się przydała, szczerze mówiąc. Tu jest też taki jakiś jeden stwór. Aspid. Nie mam pojęcia, czy to jest trudne do rozwalenia, czy nie, więc nie będę ryzykował. Dużo ich tu jest. Tamten się kręci w kółko jak idiota. O. W ogóle gdzieś wieśniaków wywiało. No ciężko tam podejść w tamto miejsce, skoro tam się kręcą te paskudy całe. W ogóle to jesteśmy w takim miejscu, że jest super niebezpiecznie. Można by owce ubić. Tam jest taki czerwony, brzydki, brzydal. W ogóle za bardzo gęsty las, jak na mój gust. Co tu mamy? Czy tu coś można sobie... Nie, tu są same lodowe rzeczy. Patrzę, czy gdzieś węgla nie widać tak po prostu. Ale chyba nie widać. To jest za grube drzewo na naszą tą. O, jest nimfa. I coś tu buczy. Nimfy do kwiatów lecą, więc dlatego je zbieram, te kwiaty, żeby po prostu mieć ten, zasadzić koło swojego tego domku i tam, przepraszam, nie swojego, pożyczonego domku. No nie wiem, wszędzie się boję iść, bo nie jest bezpiecznie.
Najszybsza metoda awansowania to jest po prostu drewno. Drewno, węgiel, co ja gadam. Rany, skup się, Jaromirze. O nie, jeszcze zaczęło lać. Dlatego chcę najpierw kopalnię wykopać sobie. Dobra, to na razie może wystarczyć. Resztę będziemy z wewnątrz sobie tutaj działać. Tu przerobimy to na... na drzwi. Nie, za wysoko. Trochę bym jeszcze tutaj zrobił. Tak, jak tu mają być drzwi. Czy ja mam te schody? Mam te schody tutaj. Jeszcze jedno musi być. Czemu do góry nogami? Coś takiego. W sumie to lepiej z zewnątrz te drzwi dać. Ładniej będzie to wyglądało. Chociaż to i tak wszystko obleśnie wygląda, więc... No i dobrze. Na razie może być. Możemy tutaj sobie zacząć spokojnie. Tutaj chyba przyniosę taką lepszą pochodnię jednak z czasem, żeby nie trzeba było tego ciągle... No właśnie, żeby tutaj ciągle nie trzeba było tego oświetlać i poprawiać. Przynajmniej nie w najbliższej najbliższym tym rejonie, a więc teraz możemy się tu zastanowić, jak tutaj zacząć w dół iść. Myślę, że tędy. A, tylko że będę mógł spaść w ten sposób. O. Dobra, zobaczymy za chwilę. To w ogóle jest mało miejsca. Może trzeba było tutaj przebić jednak i wtedy zrobić takie naokoło. Może rzeczywiście troszkę inaczej. Spróbujmy to inaczej zrobić. Spróbujmy to troszkę inaczej zrobić. W ten sposób będzie wejście. Cieszę się, że ja mam te drzwi zakijane. Tutaj są. Dobrze.
Tak jest ok. To możemy sobie rozwalić. Nie potrzebujemy. Bo teraz możemy tak naprawdę. A w zasadzie to nawet niepotrzebnie to rozwalałem, ale ok. Widzę, że tu na razie to bardziej łopata będzie nam potrzebna. Tak. Zobaczmy, czy to wyjdzie tutaj. A tu niepotrzebnie dawałem. Ok, tak, tak, tak. Tak zróbmy. Rany, 36 minut mamy. Ojej, dobra. No to cóż, tak się fajnie gra, że czas płynie i nawet nie wiadomo kiedy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.